Od Chińczyka, który przebiegł maraton, że aż się dymiło, po Solidarność, której zakaz handlu w niedzielę już nie wystarczy. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów. Numer 10. 34-letni mężczyzna z warszawskiej Pragi został zatrzymany przez policję podczas majstrowania czegoś przy zamku jednego z aut. Jak przyznał się mundurowym, próbował włamać się do środka, ponieważ skusiło go 2 ,50 zł leżące na siedzeniu kierowcy. Pieniądze z kradzieży chciał przeznaczyć na zakup kawalerki w Łodzi. Numer 9. Po kilku latach przerwy świąteczne ciężarówki Coca-Coli ponownie ruszają w trasę. W tym roku ciężarówki z kultowej reklamy z 1995 roku odwiedzą 10 miejscowości: Płock, Bydgoszcz, Gdańsk, Rybnik, Kraków, Kielce, Łódź Poznań oraz Ostrów Wielkopolski. Na ostatnią dziesiątą możecie głosować w aplikacji Coca-Cola. Według nieoficjalnych danych jak na razie prowadzi Pruchnica Podłukowem, Cukrzycowo Górne oraz Gilbert. Numer 8. Platforma Bonus Finder zrealizowała ostatnio badanie mające sprawdzić, które z najpopularniejszych gier wideo są dla graczy najbardziej stresujące. Co zaskakujące, pod względem średniego wzrostu tętna podczas 30-minutowej rozgrywki, najbardziej stresująca okazała się nie Call of Duty, nie Fortnite, nie Battlefield, a seria Mario Kart. Tętno miało rosnąć przy niej o średnio 33%. Podobno najbardziej stresowali się rodzice, którzy obawiali się, że znowu zamiast normalnego Mario Bros., kupili dzieciom grę o gejach. Numer 7. W końcu, po 25 latach, Ash Keczam oficjalnie został mistrzem Pokémon. W emitowanym kilka dni temu w Japonii najnowszym odcinku, swą zwycięską walkę stoczył przeciwko Charizardowi, tym samym stając się najlepszym trenerem na świecie. Co jeszcze bardziej imponujące, pomimo tych 25 lat, Ash Keczam w ogóle się nie zestarzał. Główny bohater cały czas ma 10 lat, co jako 10-latka z 25-letnim doświadczeniem czyni go idealnym kandydatem na polskim rynku pracy. Numer 6. 66-letni Wallace Lee z Wielkiej Brytanii myślał, że traci słuch. Były inżynier marynarki wojennej początkowo winił za to 24 lata pracy w ryku wojskowych śmigłowców, kiedy nagle okazało się, że przez aż 5 lat w jego uchu tkwił kawałek słuchawki. Po jej usunięciu przez lekarzy facet na to, dzięki, ta piosenka tkwiła mi w głowie od 2017. Numer 5. W ostatnich dniach internet podbija wyczyn niejakiego wujka Chena, 50-letniego Chińczyka, który przebiegł maraton po drodze paląc papierosy. Mało tego mężczyzna ukończył swój 42-kilometrowy bieg na 574 miejscu na 1500 startujących z imponującym czasem 3 godzin 28 minut. Mówi się, że ukończyłby szybciej, gdyby po drodze nie wstępował do żabki po kolejną paczkę szlugów. Numer 4. W amerykańskim stanie New Hampshire lokalne wybory Miss America po raz pierwszy w historii wygrała transpłciowa nastolatka. Według złośliwych to kolejny dowód na to, że faceci naprawdę we wszystkim są lepsi od kobiet, nawet w byciu kobietami. 19-letnia Brian Nguyen oprócz tytułu i korony jako nagrodę otrzyma również stypendium przewidziane dla młodych kobiet. Z kolei reszta dziewczyn otrzyma prestiżowe stypendium aktorskie imienia Kim Zong-una. Numer 3. Rząd Tuwalu, małego wyspiarskiego państwa na oceanie spokojnym zapowiedział, że w obliczu rosnącego poziomu mórz i oceanów, jako pierwszy na świecie odtworzy cały kraj w wirtualnym świecie Metavers. Według szacunków kraj ten całkowicie zniknie pod powierzchnią oceanu do końca XXI wieku. Tamtejsze dzieci już się przyzwyczajają. Numer 2. Po zakazie handlu w niedzielę zakaz handlu w dni powszednie był tylko kwestią czasu. Związkowcy Solidarności chcą teraz, aby czas otwarcia sklepów skrócić do 21. Argumentują to jak zwykle dobrem pracowników, ale tym razem również oszczędnością energii elektrycznej. Cóż za bohaterska walka z problemem, który samemu się spowodowało. Kiedy ludzie mogli normalnie robić zakupy w niedzielę, sklepy nie musiały otwierać się aż do 23, jak obecnie wiele biedronek. Kolejnym krokiem niech w ogóle będzie przeniesienie sklepów do Metaverse, bo tak jak z wyspy Tuwalu, i tak nic z nich nie zostanie. Numer 1. Mike Tyson. Bokser znany z tego, że w 1997 roku nadgryzł ucho swojemu rywalowi oraz Evander Holyfield, bokser znany z tego, że w 1997 roku to jego ucho zostało nadgryzione, postanowili połączyć siły i wypuścili na rynek żelki w kształcie nadgryzionych uszu. I to się nazywa Duch Świąt. Czas pojednania i przebaczania. Teraz czekać tylko, aż Kaczyński i Putin zaczną sprzedawać żelkowe tupolewy. Słychać strzały? To tylko orężatka w proszku strzelająca w ustach. OK, i tym nadgryzionym jak pączki przez szczury w biedronce akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć.